Cześć, siemanko, z tej strony JJ-ka i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I ten odcinek będzie troszeczkę nietypowy, ponieważ będzie to typowo vlogowy odcinek, ale to będzie odcinek, w którym wystąpię tylko ja i moja siostra. Ponieważ jako, że jestem mistrzynią w robieniu niespodzianek, to postanowiłam, że zrobię niespodziankę dla mojej siostry, której urodziny zbliżają się wielkimi krokami. Ona co roku przyjeżdża do mnie na swoje urodziny i u mnie organizuje swoją imprezę, ale w tym roku niestety nie będzie mogła tego zrobić, więc postanowiłam, że ja z prezentem pojadę do niej. Wymyśliłam, że zrobię jej prezenty na każdą literę jej imienia, więc razem wspólnie pojedziemy sobie do galerii, wybierzemy prezenty dla niej, zapakujemy to w ładne pudełeczko, no i zrobimy jej niespodziankę, przyjeżdżając do niej w czwartek i dając jej ten prezent. Ona totalnie niczego się nie spodziewa, ponieważ nawet nie wie, że będę w naszym rodzinnym mieście, a ono jest 500 km od Warszawy, więc myślę, że reakcja będzie fajna, także czekajcie do samego końca. Jeżeli wy lubicie robić niespodzianki albo lubicie, jak ktoś dla was robi niespodzianki, to oczywiście zostawcie teraz łapeczkę w górę, no i zobaczymy, ilu nas tak naprawdę jest. Oczywiście subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego kolejnego odcinka, bo jeżeli ten odcinek wam się spodoba, to na pewno zrobię jeszcze kilka niespodzianek dla innych osób. No i oczywiście wpadajcie też na mojego Instagramka, ponieważ tam możecie się dowiedzieć więcej szczegółów z mojego życia na co dzień, nie tylko z tego, co się dzieje na YouTubie, więc zapraszam, link macie w opisie. A teraz myślę, że możemy lecieć już do galerii. Mam małą listę rzeczy, które chciałabym kupić Jagodzie, ale może jak przyjdziemy się po sklepach, to wpadnie mi w oko coś jeszcze lepszego, więc lecimy! Czy ty wiesz, że Jagoda ma niedługo urodziny i trzeba jej kupić prezent? Czy ty wiesz? Masz jakiś pomysł? Rysiczek jak zwykle pomocny. A ty, Ibunia? Dobra, ja już jestem w samochodzie. Najgorsze w zimie jest to, że jest godzina 17, a jest ciemno. Ja się czuję, jakbym ruszała na jakąś nocną wyprawę, o której nikt nie wie. Mega dziwnie się czuję. W ogóle dziwnie się czuję, że jadę sama nagrywać. To jest chyba mój pierwszy odcinek, który nagram sama od A do Z, więc kibicujcie i trzymajcie kciuki, żeby wyszło ok. No i teraz tak sobie myślę, że musimy zacząć od podstaw. Pierwszą rzeczą, którą musimy kupić, to jest jakieś takie ładne pudełeczko. Ulubiony kolor Jagody to ostatnio beżowy, więc chciałabym, żeby każdy prezent był w jednym kolorze i żebyśmy do tego pudełeczka wsadzili jeszcze lampki LED, żeby jak otworzy to pudełko, to żeby był taki efekt wow. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale się dowiecie dzisiaj. Być może kogoś zainspiruje, więc lecimy do sklepu. Pierwszy fail. Pomalowałam usta błyszczykiem i teraz muszę założyć maseczkę. Pozdrawiam dziewczyny. Dobra, słuchajcie, jestem troszeczkę zła, ponieważ kręcę się po tej galerii już chyba z 2 godziny, a jedyne, co udało mi się znaleźć, to te LEDowe różyczki do ozdoby boksu, które przed chwilą wam pokazywałam, jak wrzucam do koszyka. Do tego akcesoria do włosów, czyli gumeczki. No i jeszcze do ozdoby naszego boksa kupiłam takie mini Nutelle, więc będzie to słodko wyglądało. No ale na razie nie kupiłam jeszcze żadnego konkretnego prezentu. Szukam sklepu Nike, bo wiem, że Jagoda chciałaby bardzo buty Air Force, takie same jak mam ja, czyli białe zwykłe, albo bluzę taką oversize'ową w kolorze beżowym albo białym, tylko że nie wiem, czy uda mi się cokolwiek z tego dorwać, ponieważ w internecie wszystko jest wykupione, więc będę szukała, a wy szukajcie razem ze mną. Jestem już w kolejnej galerii i słuchajcie, nadal nie znalazłam tych rzeczy, które chciałam. Nawet jest gorzej, ponieważ nie znalazłam idealnego pudełka. A jest już trochę późno, więc myślę, że będę musiała te zakupy przełożyć na kolejny dzień. No i pojedziemy do innej galerii, do oryginalnego sklepu Nike i zobaczymy, czy tam coś uda nam się znaleźć, bo jak na razie jest lipo. Okej, słuchajcie, jesteśmy w oficjalnym sklepie Nike, ale niestety tych butów, których ja szukam, nadal nie ma, a nie chcę przekombinować, a zauważyłam, że są fajne bluzy, więc idziemy na bluzy. W ogóle to jest 24 godziny później, ja już jestem w innym outficie, mam już telefon i jestem w ogóle w jakiejś ogromnej galerii, w której się zgubiłam na parkingu i nie wiedziałam w ogóle, z której strony mam wjechać, ale w każdym razie znalazłam już oficjalny sklep Nike i tak jak mówiłam, nie ma tutaj tych butów, które ja bym chciała, ale są za to bluzy, a ja mam dwie takie bluzy, które Jagodzie bardzo się podobają i wiem, że chciałaby takie mieć. Nie ma ich w tym kolorze, co ja mam, czyli biały i ciemnobeżowy, ale są w jasnobeżowym kolorze, a Jagoda lubi jasny beż, więc myślę, że ta bluza będzie git. Co myślicie?
Okej, okay, bluza już kupiona, jeszcze chciałam dokupić jej skarpetki w takim samym kolorze, ale niestety nie mają już na stanie. Ale widziałam, że są online dostępne, więc może uda mi się jeszcze zamówić, żeby przyszły do czwartku. A teraz jadę ogarniać pudełko, bo jeszcze go nie znalazłam. Okej, okay, ja jeszcze muszę dokupić kilka małych rzeczy do mojego prezentu. I na pewno będą to baterie. Grube. Grube, wezmę 4, bo nie wiem ile tam się mieści do tych LEDów. Muszę dokupić jeszcze jajko na J i jeszcze muszę dokupić papier prezentowy oraz wstążkę, bo nie udało mi się totalnie znaleźć ładnego pudełka na prezent, więc będę musiała sama stworzyć te pudełko, a wy będziecie tworzyć je razem ze mną i przy okazji pokażę wam wszystkie prezenty, które kupiłam, bo oczywiście kręciłam się chyba po 20 galeriach i nie byłam w stanie wam wszystkiego nagrać, więc to już zrobimy jak będziemy na miejscu. W ogóle zapomniałam wam powiedzieć, że w lutym urodziny ma tak. Moja mama 13 lutego, Klaudia 13 lutego i jeszcze Jagoda 16 lutego, więc teraz jak pojadę i zrobię Jagodzie niespodziankę, to przy okazji zrobię jeszcze niespodziankę mamie i też jej zawiozę prezent. A że ona lubi czytać mocno motywacyjne książki, to zamówiła mi książkę Do zobaczenia na szczycie. Mam ją w samochodzie, ale teraz zobaczyłam idealny koszyk dla niej. Wsadzę jej jeszcze tutaj książeczkę, no i może coś tam jeszcze dorzucę, tylko że tego już nie będziemy nagrywać, bo to tak bardziej prywatnie. Ale chciałam wam pokazać, że zabieramy jeszcze jeden koszyk po prostu. Będzie zachwycona. Będzie zachwycona. Jeżeli znacie jakiś prezent, jakąkolwiek rzecz na literę J, to napiszcie w komentarzu, bo ja męczyłam się dosłownie tydzień, żeby znaleźć cokolwiek na literę J. No i ostatecznie zostało... Jojo. Jojo. No ale co ona zrobi z jojo? Kinder niespodziankę to chociaż zje. Więc kupujemy jej po prostu... Może to. To wygląda super, co? Tak, jest gotowa. Więc bierzemy Kinder Joy na J i pakujemy do prezentu. Okej, słuchajcie, sprawa wygląda tak, że Jagoda miała totalnie nie wiedzieć o tym, że przyjeżdżamy do naszego rodzinnego miasta. Zresztą wy o tym wiecie, bo wam już o tym mówiłam. No ale oczywiście moja mama, jak zwykle, musiała się wygadać. I Jagoda wie, że my tutaj jesteśmy, ale nie wie, że mamy dla niej niespodziankę. Więc ja do niej zadzwoniłam, powiedziałam, że ma przyjechać do nas o konkretnej godzinie, bo tam coś muszę jej pokazać, coś tam musimy zrobić, coś tam. No i ona się niczego totalnie nie spodziewa. Jeszcze przed chwilą byliśmy z Krystianem w sklepie i kupiliśmy torta, więc pokażę wam, jak on wygląda. I jak ona przyjedzie, to otworzymy jej drzwi, zaśpiewamy 100 lat, odpalimy tą świeczkę, no i wręczymy jej prezent. Tutaj mam już wszystko przygotowane. Jak widzicie, starałam się, żeby wszystko było w jednakowym kolorze. Mamy poskładane całe imię Jagoda. Teraz wam nie będę pokazywała poszczególnych rzeczy, które kupiłam. Poczekamy na Jagodę i jak Jagoda będzie robiła opening, to wtedy wam wszystko będę pokazywać, ale w każdym razie wszystko już jest gotowe. Więc teraz wystarczy, że do tego kartonika, które tutaj przygotowałam, jak widzicie, wsadziłam te różyczki, które kupiłam, wsadzimy te wszystkie produkty, zapakujemy ładnie, no i robimy niespodziankę. Jak widzicie, prezent mam już spakowany, stoi tutaj na środku stołu i czeka na Jagodę. Właśnie do mnie napisała, że już jest ogarnięta i za chwilkę do mnie przyjedzie, a ja wam teraz pokażę, jak wygląda tort. Jagoda kończy 23 lata, więc są dwie świeczki, 2 i 3. No i wsadzimy jeszcze tutaj tą fontannę taką z zimnym ogniem, jak będzie wchodziła. No i oczywiście zadbałam o to, żeby i tort, i opakowanie, wszystko było takie złoto-beżowe, żeby wszystko było w jednym kolorze. Cały czas to podkreślam, bo ja lubię, jak wszystko jest jednokolorowe. Więc czekamy. Robimy pranka. Jakiego? Zmieniamy cyferki na 32. Dobry pomysł. Ciekawe, czy się skapnie. Dobra, Jagoda już jest pod domem, bo widziałam, jak otwiera drzwi od samochodu. Właśnie puka. Więc odpalam świeczki i idziemy ją przywitać. Teraz ściągaj buty, bo mam jeszcze jedną niespodziankę. Tutaj czeka na ciebie prezent. No. Postanowiłam, że to jest wszystko. Że zrobię ci prezent na każdą literę twojego imienia. Aha. No. I są różne prezentów. Czemu nie od dłuższego imienia? No właśnie, to jest. Zawsze mogło być Jagodzianka. Nie wpadłam na to.
No i teraz musisz otworzyć cały prezent i wyciągać po kolei według literek swojego imienia, żeby zobaczyć, co tam jest. Jakim jesteś typem człowieka? Otwierasz delikatnie, czy rozszarpujesz? Nie, no rozszarpię, chyba nie chcę. Ile mu się wysyłał mojej czeliźmy, żeby to zapakować? To mówię sobie, nie wyobrażę. I uwaga, i uwaga. Boże, jakie to wszystko jest słodkie. Wszystko jest w kolorze beżowym. Takie jak lubię. No i powiedziałam widzom, że twój ulubiony kolor ostatnio to beżowy. Jakie małe nutelki. No i teraz tak, ja ci może pomogę, bo ty za bardzo nie będziesz wiedziała, o co tutaj chodzi. Na J są Kinder Joye, jajko niespodzianki, bo nie mogłam nic innego znaleźć na litery J i nie wiedziałam w ogóle. Jak wiecie, jaki jest prezent na literę J, to napiszcie w komentarzu, już wam to mówiłam. Dobrze, że nie jabłko. Kinder jajka. No nie, no przykryję jedno. Następnie na A, Aero. O Boże, tyle słodyczy! Jak to miałaś na dietę od dzisiaj? Nie, od jutra, tak? Od jutra. Od poniedziałku, no. Ale chyba poczekam. Na G, gąbeczka do makijażu beżowa, Beauty Blender, proszę bardzo. Na O też ciężko było mi znaleźć prezent, poza tym nagrywałam ten odcinek w tym tygodniu i w ogóle latałam po galeriach jak szalona. No. Więc wymyśliłam, że to będzie ozdoba do salonu w postaci świeczki. Jezu, jest najpiękniejsza, ty masz taką i tak, się zawsze ją wącham, jak gdy przyjeżdżam do Justyny. To jest świeczka o zapachu... Boże, gdybyście mogli to poczuć. Świeżej pościeli. No. No, jest naprawdę, jest taki zapach, jest mega ładny. Jest piękny, ja zawsze to wącham, jak u Justyny jestem, a teraz będę miała w domu. Tutaj masz takie mini dodatki, ich już nie wliczałam, czyli takie mini Nutelle. No, to są super. I ostatnio widziałam też, że jadłaś czekoladki nutellowe, tak, więc no. Je też kupiłam. Coca-Colę taką z Zero Sugar. No, ale gdzie ty to znalazłaś? No właśnie, akurat było beżowe. No calories. No. Czyli nie mogę na diecie też wypić. Na D kupiłam ci dresową bluzę taką, jak ja mam. Wiedziałam, taką? Że taką chciałabyś mieć, więc proszę. Dziękuję bardzo. Jaka fajna. Ja ją od razu ubieram. No a jak? Chciałam tylko powiedzieć, bo i tak będziesz oglądała ten odcinek, więc będziesz wiedziała, o co chodzi, że chciałam ci kupić Air Force'y, buty, obuwie na O, no. Ale nie ma takich butów, jak ja mam w ogóle w całej Polsce, bo wszystkie są wyprzedane. Więc zostaniesz po prostu następną razem. Dostałaś bluzę na O. A teraz ci kupiłam bluzę na O. Dziękuję. Że ja jej nie ściągam. Będę w niej spać. No i do tego w dodatku kupiłam ci takie skarpeteczki, też, żeby ci pasowały do bluzy w takim podobnym kolorze. Zimne ognie, żebyś mogła sobie zapalić tak o, dla klimaciku. No i ostatnie to są gumeczki, czyli akcesoria do włosów. Patrzcie na to, nie? Takie są! Takie, widzicie, jak ja ją znam. Ja ją znam po prostu jak własną siebie. Wiedziałam, że jej się będzie podobało. No i wypełniłam ci wszystko takie miłe. Pięknie, dziękuję bardzo. Jak się cieszę. Ja też się cieszę! Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwa. No to my teraz idziemy świętować, a wy widzowie zostawcie łapeczkę w górę, subujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego odcinka. No i wpadajcie do nas na Instagram, macie w opisie. Trzymajcie się! Pa!